Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. W ciągu najbliższej doby nad Polską znajdą się kolejne dwa fronty, tym razem od niżu z nadmorza północnego. Przy czym one nie przyniosą nam dużych opadów, za to sprowadzą porcje ciepłego powietrza z nad Oceanu Atlantyckiego. I dlatego nadchodząca noc będzie już cieplejsza. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia w Krakowie do 6 w Szczecinie i Wrocławiu. Spadki poniżej zera. Do około minus 2 stopni możliwe są tylko w obszarach podgórskich Karpat. Na południu bez opadów, na północy aż po centrum zaznaczy się ciepły front i tam popada deszcz. Na Podlasiu początkowo także deszcz ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i wysoko w górach porywisty. Jutro od rana ma być sporo chmur, z których miejscami w pasie od Pomorza Środkowego aż po Podlasie, a także na krańcach wschodnich słabo popada deszcz. Na pozostałym obszarze bez opadów, trochę przejaśnień, a szansa na więcej słońca jest na Dolnym Śląsku. O godzinie 10 na termometrach od 3 do 8 stopni, na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali i ciśnienie nadal będzie spadać, a silniejszy wiatr poczujemy wciąż nad morzem i w górach. Po południu słaby deszcz jeszcze na Podlasiu, przy czym te opady stopniowo będą wychodziły za naszą wschodnią granicę. Natomiast kolejna strefa z opadami, tym razem od frontu chłodnego, nasunie się nad Pomorze, a także nad ziemię lubuską. Na pozostałym obszarze chwilami wyjrzy słońce, a temperatura wzrośnie w drugiej części dnia nawet do 10 stopni. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany nad morzem, a także wysoko w górach nadal silny i porywisty. I w kolejnych dniach nadal ma być bardzo ciepło, jak na koniec grudnia. W piątek najwięcej słońca będzie na Śląsku. Poza tym przeważać mają chmury, a w pasie od Kaszub po Podlasie, a także na krańcach wschodnich popada słaby deszcz. Nad Bałtykiem wciąż wietrznie. W sobotę, w Sylwestra, pochmurno z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, a na termometrach od 7 do nawet 14 stopni. Na zachodzie, na wybrzeżu, a także w górach w dalszym ciągu ma mocno wiać. 2023 rok przywita nas wyjątkowo ciepło. 1 stycznia w całym kraju odnotujemy dwucyfrowe wartości na termometrach, a kolejne dni też nie przyniosą znacznego ochłodzenia. Więcej informacji już jutro od Aleksandry Kostki. Zapraszam i życzę Państwu miłego wieczoru.